Dwa kolejne albumy z serii komiksowej Tytus, Romek i Atomek, Księga 11 i Księga 12. Oba zostały wydane w tym samym 77 roku. W księdze 11, nieoficjalnie nazywanej Ochrona Zabytków, jak sam tytuł sugeruje, bohaterowie biorą się za opiekę nad zabytkami, przy okazji podróżując pojazdem o nazwie Prasolot, który przypomina stare żelazko. Znajdują zabytkowy młyn. I ruiny zamku, gdzie spotykają duszka narzekającego na fakt, że bez zamku nie ma gdzie straszyć. Razem z nim przenoszą się w przeszłość, gdzie poznają księcia Jedosława. Tytus zwycięża w turnieju rycerskim, i razem uczestniczą w wyzysku chłopów przez władzę. By odbudować zamek, próbują wykraść jego plany. Ale zamiast tego kradną plan maszyny do produkcji włoskich lodów. W starej olejarni leczą chuliganów z chuligaństwa. Przechodząc przez piec, znów przenoszą się w czasie, gdzie ratują niewiastę porwaną dla tureckiego sułtana. Walczą z rozbójnikami i ratują zagubionego łosia. Starają się odrestaurować zabytkową kaflarnię, czego dokonują z pomocą praktykantów ze szkoły budowlanej. Romek i Atomek zatruwają się dymem papierosowym, próbując odstraszyć komary. Odkrywają skansen z czasów II wojny światowej i przerabiają go na hotel, za co Tytus otrzymuje odznakę zasłużonego opiekuna zabytków. Album ten przypomina mi album siódmy, w którym bohaterowie poszukiwali kopernika. Tutaj znów przenoszą się w przeszłość, chociaż wyłącznie do czasów średniowiecznych. Poza tym jednak ich przygody nie są tu jakoś specjalnie zajmujące. Niewątpliwie album powstał na fali entuzjazmu wokół kończonej właśnie odbudowy zamku królewskiego w Warszawie, aczkolwiek wydaje mi się trochę dziwne, patrząc na to z perspektywy, czemu ci harcerze mają własnymi środkami odbudowywać te wszystkie zabytki, którym, jak się zdaje państwo, nie zajmuje się wcale. Nawet ich nikt tu za bardzo nie pilnuje, czyli kto pierwszy się do nich wprowadzi, może robić w nich co mu się podoba. Sympatycznym urozmaiceniem historii jest postać tego duszka, który został chyba wyjęty z popularnej kreskówki Kacper Przyjazny Duszek. Prasolot, którym się poruszają, należy do galerii pomysłowych pojazdów, które pojawiają się w serii, chociaż nie wykazuje się jakimiś wyjątkowymi cechami. Mamy tu jedynie powtarzany parę razy żart, że tak jak stare żelazko działa na duszę którą trzeba okresowo wymieniać. Dla niewtajemniczonych była to taka rozżarzona, żelazna sztabka wkładana do środka, podtrzymująca temperaturę dawnego żelazka, zanim jeszcze pojawiły się żelazka elektryczne. Dowcip jest tu raczej nierówny, jest parę zabawnych momentów, ale większość żartów jest niskiego lotu. Wiarygodność tego, co oglądamy, też jest bardzo wątpliwa. To na przykład tytuł Podnosi łóżko, w którym leży książę, wywija nim dookoła, pomimo że ten ważyć musi z pół tony. A tutaj nie wiem jak Romkowi udało się otworzyć zamknięty na kłódkę kufer i skąd w ogóle wysłannik Sultana w Polsce. Jest to pierwszy album w serii, którego wszystkie strony są pokolorowane, chociaż prawdę mówiąc nie rozumiem w czym problem, żeby teraz po latach nie pokolorować wszystkiego. Rysunkowo rzecz jest raczej przeciętna w porównaniu do pozostałych albumów. Są tu takie bardzo charakterystyczne, duże i nieregularne czarne obramowania kadrów, ale nie jestem pewien do czego konkretnie one służą. Jest wiele rysunków starej architektury, w których Chmielewski czuje się dosyć dobrze, na przykład ten stary młyn. Chociaż autor ma chwilami wyraźne problemy z narysowaniem linii prostej. Ta olejarnia tutaj prezentuje się ok, podobnie jak zajazd i kaflarnia. Postacie jak to postacie u Chmielewskiego narysowane są w prosty, chwilami niedbały sposób. Śmieszy mnie ten rysunek leżących chuliganów, których całkowicie zawiodła autora perspektywa. Podobnie wygląda sprawa w tym miejscu, gdzie Tytus ma głowę w drugim planie, ale jego ręce znajdują się w pierwszym. W księdze 12 nieoficjalnie nazywanej operacja Bieszczady. Chłopcy przy pomocy kolejnego pojazdu, którym jest bąkolot, wylatują w Bieszczady, by znaleźć miejsce na stanice. Na miejscu odkrywają źródło optymizmu i pesymizmu. co Tytus próbuje spieniężyć, ale mylą mu się źródła. Następnie spotyka trójkę misiów, które jednak, jak się okazuje, oszukują przy brydżu. Tytus zostaje schwytany i wykorzystywany w celach handlowych, ale ratują go przyjaciele. Następnie wszyscy razem idą w góry, ale Tytus oszukuje, bo podjeżdża autobusem. Odnajdują polskiego Yeti, ale Tytus uwalnia go, obawiając się, by ten nie wygryzł go z drużyny. Chłopcy organizują warsztat mechaniczny. Ale Tytus doprowadza do zniszczenia pojazdu pierwszego klienta, który jednak nie wnosi żadnych pretensji. Potem organizują ścieżkę zdrowia. Po której atomek zrzuca wszystkie zbędne kilogramy, ale tylko na chwilę. Postanawiają stworzyć restaurację i podawać dzika, a z braku dzika przerabiają na niego świnie. Tytus odnosi sukces organizując wycieczki dla obcokrajowców, wciskając im ciemnotę. Zostaje mianowany dowódcą patrolu Straży Ochrony Przyrody. A do utrzymania porządku w lesie wykorzystuje misie. Staje się jednak ofiarą własnego sukcesu, gdy wszystkie zwierzęta w okolicy przeprowadzają się do jego lasu. Jest to album, w którym Kmielewski wyraźnie idzie na ilość zamiast na jakość. Jak widzimy, pomysł goni pomysł, a szybkie tempo akcji zastępuje zdrowy rozsądek. W rezultacie otrzymujemy jeden z najbardziej chyba pospiesznie stworzonych odcinków, tak pod względem fabuły, jak i rysunków. Nawet ten pojazd, który tu się pojawia, nie ma chyba większego sensu, bo trudno uwierzyć, że można latać czymś, co się stale kręci w kółko. A tutaj Tytus sprzedał 5000 butelek z wodą wywołującą depresję i nie zauważył swojej pomyłki, mimo że skutki są widoczne od razu. Dalej mamy te misie, które nie wiem czemu ubrane są jak ludzie. Jak gonią Tytusa, to dźwigają jakiś wielki pień, a później to nawet jeżdżą na hulajnodze. Te wilki tutaj nie wiadomo dlaczego nie mogą wyjść, jak odgrodzi się ich liną, a potem stają jeden na drugim. W zasadzie można by tak wymieniać w nieskończoność. Tutaj na przykład Tytus wskakuje na rower, by przekonać się, że zapomniał jak się jeździ, kiedy jest nawet powiedzenie, że nie można zapomnieć jak się jeździ na rowerze. A tutaj autor zachęca dzieci do naprawienia samochodów, bo w zasadzie czemu nie? Bohaterowie książki notorycznie też oszukują. Na przykład tutaj Tytus udaje Bociana. Mi się oszukują, grając w karty i udają przed władzą, że Tytus jest niedźwiedziem. Tytus udaje ducha. Tu, jak już mówiłem oszukuje podjeżdżając na szczyt góry Tu razem z rąkiem uczestniczy w całej mistyfikacji podpatrzonej zresztą z filmu nie ma mocnych A tu oszukuje turystów i nie spotyka go za to wszystko żadna kara wręcz przeciwnie odnosi sukces. można się tylko domyśleć, że to takie echa pewnej zmiany spojrzenia na polską rzeczywistość. Kiedy optymizm pierwszych lat rządów Edwarda Gierka zaczął ustępować świadomości wszeogarniającej korupcji. Z drugiej strony widać, że seria przeszła długą drogę od czasów, kiedy próbowała krzewić ducha harcerskiej uczciwości. Rysunki są słabe nawet jak na autora. Popatrzmy na przykład na tego Tytusa tutaj, czy Atomka, albo na tego Krokodyla. W tym momencie robi się jeszcze gorzej, bo ilekroć akcja staje się dynamiczna, poziom artystyczny obniża się jeszcze. Tak samo jest tutaj. Trochę jakby lepiej prezentują się ci turyści zagraniczni, ale żeby nie było za dobrze, na koniec znów pojawiają się misie. I ten rysunek Tytusa, który chyba można określić jako lowlight całego albumu.